No hejka, z tej strony odkrywca Radik i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Surviving Mars. No, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zbudowaliśmy sobie windę kosmiczną, która działa o wiele lepiej niż na przykład taki ładunek w postaci naszych rakiet, które muszą dostarczyć ładunek, czyli muszą najpierw tam dolecieć. A tutaj sprzedają tak po prostu od razu. Nawet po fajnych cenach w sumie. Jeśli mowa o zakup materiałów, o wiele tańsze są, także to bardzo fajny cud, bardzo przydatny w sumie. A w dzisiejszym odcinku to dalsza będzie rozbudowa naszej kolonii i może w dzisiejszym odcinku zrobimy na przykład, chociaż nie, jeszcze trzeba poczekać, bo myślałem nad sztucznym słońcem, ale chyba jeszcze go nie zbudujemy, bo jeszcze jest w badaniach, więc troszeczkę poczekamy oczywiście. No to sobie wybierzemy badania takie jak na przykład, o, projekt Morfeusz, proszę bardzo. No to ja sobie już tutaj włączę czas. Także tak to wygląda. Oczywiście jeszcze trwa ta burza meteorytowa, więc troszeczkę jeszcze poczekamy. No cóż, nic na to nie poradzimy oczywiście. Także sami wiecie. I głównie meteoryty to raczej tam spadają. Skalania behawioralne, czyli tam usuwa chyba wady i zastąpia je zaletami. Ile to kosztuje w ulepszeniu? Aha, 10. To 10 polimerów i 10 na przykład artykułów elektronicznych. No dobra, ulepszamy. Może się przydać. Jeszcze tutaj mogę ulepszyć. A w ogóle zapomniałem tutaj włączyć miejsce. O dziwo. O! A wiecie co? My tutaj mamy w ogóle miejsce na tę rozbudowę. O dziwo. No to o dziwo, skoro tak to wygląda, no to ja chyba tutaj zbuduję na przykład arkologię. Proszę bardzo. Kurde, nie zauważyłem. Ale dobrze, że tutaj sprawdziłem w sumie. To bardzo dobrze. A jeszcze tutaj mogę włączyć zmiany, czyli jeszcze dodatkowe miejsca pracy. Tu też. Chyba ja musiałem zapomnieć wtedy włączyć tutaj miejsca pracy. No to wygląda. Słucham? Są tutaj renegaci? Nie, wydawało mi się. Ale tutaj nic, tu też. Okej. Czekajcie, bo tutaj te badania technologiczne, tak? One chyba odporność Marsjan? A, zewnętrzna, a nie, że nocna zmiana. Okej. Chociaż, a właśnie, to mogę włączyć do końca w sumie. Tak, aby pracowało pełną parą. To jeszcze sobie to ulepszymy. I jest chyba na razie dobrze. Tak szczerze mówiąc. I tutaj chyba zbudujemy. Co muszę tutaj zbudować? Dlaczego to nie działa? Co się stało wtedy? A, nie rozumiem troszeczkę tej wpadki. Bardzo dziwna to jest oczywiście sytuacja. Nie wiem, czy to jest bug, czy po prostu tak się dzieje. Ale dobra. Dobra, no to budujemy tą kopułę tutaj. Ponieważ mamy tutaj kolejne zboże, które wykorzystamy, rzecz jasna. Ale trzeba najpierw dobudować, rzecz jasna, gniazdo dronów kolejne. I zbudujemy dwa składy. To uniwersalne oczywiście. One były chyba gdzieś tutaj schowały. Znaczy nie schowały, o, magazyna właśnie. Czyli tak to zbudujemy i tak. No, czyli to już mamy ogarnięte. Dobrze. Obciążenie wahadłowców jest dość duże. Dobrze, no to ulepszamy to. Aby
zwiększyć liczebność. Przydałoby się też zwiększyć znowu produkcję paliwa, bo znowu mamy taki dość malutki plus. Wolałby mieć trochę więcej tego paliwa, tak na zapas. Więc skoro tak to wygląda, to ja chyba tutaj zbuduję znowu kolejne wytwórnie paliwa. Proszę bardzo. Jedna i druga. Okej. Czyli tam też się buduje, to też się buduje. I rzecz jasna, skoro jest tutaj takie duże bezrobocie, to ja chyba to wykorzystam pod budowę na przykład tych wytwórni. Fabryka polimerów. Oj, i będzie idealnie w sumie. Jak tak to zbudujemy? O, już domek Tanszargorgie się zapełniły. No cóż. Skoro się zapełniło, to się zapełniło. A, tutaj jest chyba wolne miejsce, na to wygląda. To chyba ja zbuduję tutaj mały stakan spożywczy. No to fajnie. A ty nie jesteś połączony, bo... Aha, dlatego. No to już jesteś połączony, także pracuj. Jeszcze tego cię ulepszymy, abyś lepiej pracował, więcej paliwa. Okej, kupowa się już zbudowała. To budujemy przejście. I fajnie. Czekajcie, może trochę inaczej to zbudujemy? O, jakoś tak. Tak będzie najlepiej. A tutaj może ogródek. I od razu tutaj już zbudujemy kopalnię, czyli ekstraktor rzadkich metali. I mikrofuzja jądrowa się zbadała, czyli możemy w końcu zrobić projekt, a mianowicie projekt zbudowania właśnie sztucznego słońca. Czyli innymi słowy, jakby to nazwać, zimna fuzja. Nie bez powodu zimna fuzja nazywa się jako właśnie sztuczne słońce. Zresztą już w niedalekiej przyszłości u nas powstanie pierwszy reaktor na zimną fuzję, ponieważ we Francji są te reaktory. We Francji, czy też nawet w Chinach już robią to. Także teraz trwa wyścig, kto pierwszy opanuje technologię właśnie zimnej fuzji. A zimna fuzja to oczywiście czyste źródło energii, które jest oczywiście powstaje w procesie połączenia deuteru z helem 3. I powstaje oczywiście fuzja, która wytwarza ogromne ilości prądu i przy okazji, jakie są zalety, to oprócz, że ogromna ilość prądu, to dodatkowo to jest ekologiczne, nie wytwarza żadnych promieniotwórczych odpadów, także elektrownie jądrowe pójdą za przeproszenie do lamusa i pewnie elektrownie cieplne też. Ale zanim powstaną tak na masową skalę takie komercyjne elektrownie fuzyjne, no to troszeczkę czasu minie. Bo zawsze tak jest, że pierwsza nowa technologia, jakby taka nowinka, to jest na razie droga, ale z czasem później jest rozwijana, to oczywiście ceny spadają. A i właśnie, co do właśnie Helo 3. Anno 2205 to nie jest wymysł, jeśli mowa o wydobycie Helo 3 i tej mikro... i to właśnie zimna fuzja, tak? Bo ponieważ na Księżycu występują bardzo bogate zboża Helu 3, bo na przykład na Ziemi są bardzo ubogie. I dlatego też znowu trwa wyścig kosmiczny, aby pozyskać Hel 3. Dlatego znowu ludzkość zainteresowała się naszym srebrnym grobem. Czy raczej satelitą naturalnym. To ja wiem, że troszeczkę głupio zbudowałem, bo
ta premia będzie troszeczkę osłabiona, ale dobra. Niech tam będzie. Nie przeszkadza mi to. Nie przeszkadza mi to. A dobra, może być już taki biały. Czyli zbudujemy tutaj na dobry początek dwa apartamenty. Może zbudujemy też kasyno. Aby było już tutaj w tym miejscu, zbudujemy też jeszcze Luna Park. Sklep artystyczny zbudujemy, sklep z elektroniką. Stragan spożywczy. Jeszcze taki mniejszy, aby było troszeczkę więcej miejsca. Plac ciszebny. Jeden warsztat biorobotów, aby zapewnić troszeczkę miejsca pracy dla obywateli. I jeszcze musimy to połączyć. O, i już są oczywiście wolne miejsca. Także bardzo fajnie. Jedno miejsce wolne jest? Tak na to wygląda. Chyba, że to... od tego. Nie, wszystko jest zapełnione. A, okej. Przyspieszam czas, oczywiście. To też zmienię jeszcze wygląd. A, jeszcze zapomniałem postawić strażnicę. Aby nie było tutaj, to znaczy posterunek, aby nie było tutaj renegatów. Dobra, czyli jak to już mamy załatwione, to chyba powstanie taki projekt właśnie mikrofuzji tego sztucznego słońca. Właśnie w tym miejscu. Czyli cuda. I to się prezentuje tak. Dlaczego jest taki tutaj obszar? To jest spowodowane tym, że tutaj później możemy zbudować elektrownię słoneczną. Dlatego to tak to się prezentuje, ale jedyny minus jest taki, mianowicie potrzebuje bardzo, ale to bardzo dużo wody. I tam potrzebujesz? A, prawda, nie sprawdzam. Dobra, niech to się powoli buduje. Będziemy mieli ogromną dawkę energii. Odporność Marsjan. O, fajnie, że to się zbadało. W sumie nawet się przyda. Funding received. Jeszcze jeden może taki warsztat biorobotów zbudujemy. Jeszcze zbudujemy sobie tutaj oczywiście apartament i zbudujemy na przykład ten lepszy szpital. Czyli ośrodek medyczny w tym miejscu, bo te chyba małe szpitaliki powoli są zbyt mocno zapełnione. O właśnie, są zbyt mocno zapełnione, więc to się przyda bardziej. I to już jest popsute? Co? Troszkę szybko zostało popsute w sumie. Nie wiem dlaczego. Czy tutaj na przykład meteoryt walnął? A może trzęsienie Marsa? To może prędzej to. No i właśnie, jeśli mowa właśnie o ten cały projekt Zimna Fuzja, czyli żeby powstała ta fuzja tych jąder, atomów na przykład deuteru i jeszcze tego Helu 3, no to taki ten ośrodek powstaje właśnie we Francji. Już wkrótce oni go ukończą, także zaczynam tam pracę. Z czym oczywiście naukowcy mają największy problem, a mianowicie mają problem utrzymać plazmę. Bo właśnie to ta plazma daje tą energię. I właśnie mają na razie problem utrzymać to. Oczywiście podobno Chińczycy pobijają rekordy utrzymywania jak najdłużej plazmę oczywiście na kodzie. Ale jak sami widzicie, cały rozwój technologiczny właśnie w tym kierunku idzie dość szybko. Bo to jest naprawdę technologia przyszłości i też może pomóc w końcu z kryzysem energetycznym, który powoli się zbliża, jakby nie patrzeć. I może nam pomóc naprawdę w rozwoju ogólnym.
No i oczywiście prawdopodobnie też zimna fuzja znajdzie się jako reaktor dla naszych okrętów kosmicznych. Także to też jest bardzo fajna technologia, która ma dość duży szeroki zakres użycia. Zakres działania. Także to jest bardzo fajne. Może jednak postawię rasę kolejne. Tak na wszelki wypadek. Funding received. A właśnie, zrobiliśmy wystrzelanie rakiety SETI i dzięki temu zyskaliśmy gotówkę. Ale tym coraz, jak będziemy tak cały czas to powtarzać, to coraz mniejsza nagroda będzie, bo wcześniej mieliśmy tutaj 2 miliardy, teraz mam tylko 1 750 000 000. Także coraz mniejsza cena. Znaczy coraz mniejsza opłacalność jest rzeczywiście tego projektu. Ale tak zrobiłem dla ciekawości, żeby wam pokazać i tyle. Dobrze, to powoli się buduje. Głód, interwencja. No, a zaproście część z nich, to ich wykarmimy. Czekajcie, zaznaczyłem to? A, chyba tak. Chyba zaznaczyłem. Ale ta produkcja żywności jest dość magiczna. I dobrze, bo ten cały projekt, który miał na celu poprawę infrastruktury żywieniowej, dobrze poszedł. W bardzo dobrym kierunku. A, to tak chciałem postawić arkologię. Tutaj iglice, jak chcę, no właśnie. Także tutaj powstanie arkologia. Kurde, przydałoby się w tej grze na przykład na jakiś nowy projekt budynków, tak? Bo te nowe mieszkania coś tak... No, nie pracują. Znaczy te małe, te początkowe mieszkania niby dają na początku dużo mieszkań, tak? Mają dobrą pojemność, ale później... No już takiego efektu nie dają. Zawsze zobaczcie, już mamy 4000 mieszkańców, także to jest bardzo dużo. O, ukończono projekt, także kolejna opcja terraformacji, rozkwit dzikiej roślinności powstał. Także fajnie. Ale to dalej nie pracuje, czyli musimy tylko robić te projekty specjalne. No cóż, troszkę słabo. Ale nic na to nie poradzimy. Zawsze, że musimy tylko czekać na to. A, czekajcie, czy co? Nie pojawiło się jeszcze, jak widzę. Szkoda. Czy jeszcze troszeczkę poczekamy? O, w ogóle wróćmy tutaj. Troszkę nam dronów brakuje, więc niech zaczną tutaj pracować. To wystarczy. Tutaj kolejne 6. Dobrze. To się powoli zapełnia. No to chyba zbuduję kolejny taki warsztat biorobotów. Trochę to odprężenie poprawimy. Czyli zbuduję takie dwa obiekty. I od razu zbudujemy tutaj kopułę kolejną. Taka mniejsza już w sumie. O, tak to zbudujemy. O, już to zaczęło pracować, tylko potrzebuję jeszcze wody.
O, matko boska. Trochę dużo wody to wymaga. Jednak. Ale mam nadzieję, że to tylko jest chwilowy i zaraz to cię obudzi. Dość ciekawe. A czekajcie, czy to jest na pewno zimna fuzja, czy to była zimna fuzja? A to jest zimna fuzja. Przepraszam, to jest zimna fuzja. Jeszcze zbudujemy to przejście. Hop. To już zaczął pracować? Tak, zaczął pracować. Zobaczcie. W końcu pracuje. Także, jak widzicie, takie słońce powstało. A dzięki temu możemy teraz zbudować tutaj farmę energii słonecznej. Ta będzie pracowała non-stop, bo to dostarcza jakby słońce. Na razie zbuduję taką mniejszą farmę oczywiście. No, jak widzicie, wszystko nakierowuje się do tego. I to nie bez powodu. Pięknie. Okej, rakieta ląduje. Ty mi schowaj te, kurde, rzadkie metale. Nie ma innego projektu specjalnego. Szkoda. Wielka szkoda. Nie mamy technologii do wyboru. To już zaraz sprawdzę. I mamy kolejny projekt specjalny, czyli sceny na jawie. No i chyba skończyliśmy wszystkie technologie na to wygląda. Tylko prawie skończyliśmy, bo jeszcze tu zostało to. I jeszcze tutaj te dwie. No to fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie, że to już pracuje. No, także idealnie. Tylko dlaczego ja tutaj nadal nie widzę projektów? Ja muszę chyba je zasetować troszeczkę. Okej, tam to się buduje powoli.
Okej, chyba na razie to wszystko w tym odcinku, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek. Także z tej strony był odkrywca Adik i co? Trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Bywajcie.